Dzień dobry, witamy serdecznie w 23. odcinku Halo tu Osiedla. Maciek Wiśniewski i Sławomir Czerwiński. Lecimy z tematami. Dziś gościmy na osiedlu Leśnica w siedzibie Rady i Zarządu Osiedla. Pięknie dziękujemy za gościnę. Po krótkim przeglądzie, co słychać na osiedlach, przeprowadzimy rozmowę z przewodniczącą Zarządu Osiedla Anną Pietrońską. I informacyjnie, Leśnica jest największym wrocławskim osiedlem, o czym będzie jeszcze pewnie w rozmowie mowa. Łączy ona sobie poza Leśnicą jeszcze mniejsze osiedla, takie jak Stabłowice, Złotniki, Nowe Żerniki, Marszowice, Ratyń, Mokrą, Pustki i Żar. Zatem jest tutaj co robić. I zanim przejdziemy do informacji osiedlowych, musimy złożyć wszystkim liderkom i liderom oraz zaangażowanym w przeprowadzenie wrocławskiego budżetu obywatelskiego serdeczne gratulacje. Brawo. Serdecznie gratulujemy i szczególnie pozdrawiamy wygranych. Pamiętajcie, by już dziś zacząć planować projekty na przyszły rok, wrocławski budżet obywatelski 2023. Dokładnie. Do pracy. I trochę prywaty z mojej strony. Chodzi o Dzielnik Wrocławski, świetną, oddolną inicjatywę, która jest bratem inicjatywą z Food Sharingiem Wrocław. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę. A co to jest Dzielnik Wrocławski? Dzielnik Wrocławski jest to regał, który jest mobilny. Od 1 października stoi w Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach na ulicy Suwalskiej 11 i służy on do tego, że możemy przynieść przedmioty, rzeczy, których nie potrzebujemy w domu, pozostawić je na tym regale, a ktoś inny może stwierdzić, że potrzebuje taką rzecz, którą przynieśliśmy i może ją sobie zabrać do domu. Oczywiście nie przynosimy jedzenia, bo do tego służą lodówki futrzane. Jadłodzielnie, dokładnie, które są pięknie obrędowane na wielu wrocławskich osiedlach i mało tego, kuluarowo wiem, że będzie ich więcej. Nie przynosimy też gabarytów, bo niestety to jest tylko regał, więc nie wrzucamy ich na regał, tylko mniejsze rzeczy, które się generalnie na tym regale zmieszczą i serdecznie tutaj zachęcam wszystkich do tego, żeby wejść na Facebooka, znaleźć profil z Dziennikiem Wrocławskim, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć regulamin, dołączyć i szukać tych regałów na wrocławskich osiedlach, bo regał będzie jeździł i też pewnie będą pojawiać się różnego rodzaju z tym związane działania. Kuluarowo tutaj nawet dodam, że z pewnością będą nowe regały. Cicho, bądź, nie zdradzaj tajemnic. I tutaj muszę pozdrowić wszystkie dziewczyny, które brały udział w zorganizowaniu tej inicjatywy. Joanna, Agnieszka, Natalia, Ania i Danusia. Serdeczne pozdrowienia, dobra robota. No i skoro o dzielniku mowa, to podzielimy się kolejnymi działaniami na wrocławskich osiedlach. Znajdujemy się, szanowni państwo, na największym wrocławskim osiedlu, jakim jest osiedle Leśnica, ale niech nam nie umknie wobec tego to, co dzieje się nawet na tych najmniejszych osiedlach i dlatego zaczniemy dzisiaj od najmniejszego osiedla, jakim są Bieńkowice, a tam 6 października odbyła się inauguracja z wykorzystaniem przyznanych po raz pierwszy środków finansowych, inauguracja klubu seniora osiedla Bieńkowice. A poza inauguracją oczywiście była jeszcze wycieczka do Częstochowy i klub seniora serdecznie zaprasza na spotkania, które odbywają się w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Ziemniaczanej 13, więc wszystkich seniorów z Bieńkowic zachęcamy, bo na Bieńkowicach się dzieje. Szybko biegniemy na osiedle Polanowice Poświętne Ligota, jeszcze trzymając jakby temat WBO, gdyż na tym osiedlu odbyła się świetna impreza promująca WBO i odbyła się ona na wrocławskim welodromie imienia Wernera Józefa Grundmana, gdzie można było pojeździć na rowerach i jeździli i mali,
I duzi było i sporo młodzi, zabawy. I dokładnie. I moim zdaniem jest to przykład tego, że na osiedlach, na wielu osiedlach są unikatowe obiekty, które to odwiedzi. Nawet jak nie ma w nich wydarzeń, a jak już Rada Osiedla robi tam wydarzenie, to warto wpaść i uczestniczyć. I pozostając jeszcze w temacie klubów seniora, oczywiście na osiedlu Polanowice Poświętne Ligota też jest klub seniora, który pojechał sobie na wycieczkę do Henrykowa i świetnie się bawili. Brawo dla seniorów, pozdrawiamy serdecznie. Jak już zwracaliśmy niejednokrotnie w tym odcinku uwagę, geograficznie znajdujemy się w Leśnicy, ale żeby nie było, mamy też te przyjemne informacje, bardziej przyjemne, mniej administracyjne, takie jak wyjazd na grzyby. Jesiennej tradycji stało się zadość i październik w Zawidawiu otworzyliśmy wycieczką do lasu na grzyby. Na dokładkę odwiedziliśmy Krośnicę, zaliczyliśmy przejazd po parku kolejką wąskotorową i zachęcamy Was do obejrzenia fotorelacji z tego międzypokoleniowego wyjazdu integracyjnego. Tymczasem Osobowice, Rędzin, osiedle pełne wybuchowych imprez. Odbyła się tam 15. Osobowicka ósemka. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla przewodniczącej zarządu osiedla Joanny Nawrot, która pewnie przy organizacji tej, jak i innych ósemek na Osobowicach przemierzyła więcej kilometrów niż wszyscy biegacze. Serdeczne pozdrowienia, Asiu. Często docierają do nas pytania, ach, po coż mi ci radni osiedlowi? Ano właśnie czasami po to, żeby wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich mieszkańców, drodzy Państwo. Na pewno wielu z Was słyszało o niewybuchu znalezionym na osiedlu Osobowice, również w mediach ogólnopolskich i na całe szczęście znaleźli się tam również bardzo zaangażowani radni osiedlowi. Mianowicie bezinteresownie zadbali, aby informacja o niewybuchu i niebezpieczeństwie dotarła do wszystkich w rejonie zagrożenia. Ewakuacja przebiegła sprawnie i o ile to w ogóle możliwe, spokojnie. A o sprawie Rada Osiedla Osobowice-Rędzin mieszkańców informowała jako pierwsza jeszcze wiele godzin przed wszystkimi sygnałami w mediach. Następnie radni osiedlowi wspólnie z innymi mieszkańcami roznosili ulotki powiadamiające o ewakuacji do późnych godzin nocnych i od wczesnych godzin porannych. Wielkie brawa. Link do fotorelacji z tego wydarzenia znajdziecie w komentarzach. Nieco spokojniej, bo już tak niewybuchowo było na osiedlu Grabiszynek. Nie wiem, czy ostro, ale myślę, że kłująco. Ponieważ Rada Osiedla złożyła już w lipcu wniosek do zarządu, do Urzędu Miejskiego o to, by na osiedlu pojawiły się znaki Uwaga Jeże. Bardzo zacna inicjatywa, ponieważ o dzikie w mieście trzeba dbać, o zieleń trzeba szanować. Do dzisiaj ta odpowiedź nie przyszła, ale miejmy nadzieję, że takie tablice się pojawią. Trzymamy kciuki za pozytywną odpowiedź. I na 5. pikniku grabiszyńskim takie tablice zostały zaprezentowane, złącznie z fajnymi stoiskami, gdzie można było się świetnie pobawić, a piknik organizowany był, czy jego próba organizowany był po raz trzeci z uwagi na to, że przedtem nie było pogody, ale się udało. Na pikniku było wyśmienicie, wszyscy bawili się oczywiście w parku pod górką żołnierza. Zapraszamy do fotorelacji, bo wydarzenie było zacne. No powiedz to, powiedz to. Bombowe. Bombowe. Po prostu jak każde wydarzenie osiedlowe miało coś w sobie, miało tą rewelacyjną, lokalną energię. Sławek. A Sławek tam był i wino pił. Nie byłem, przyznaję się, że nie byłem, ale
Podglądałem przez Facebooka, bo jak to wiecie, we współczesnym świecie dużo osób podgląda przez Facebooka. Co niektórzy nie mogą, co niektórzy podglądać, no ale już takie życie. Zacznijmy od sukcesów. Mówiliśmy już dzisiaj o wrocławskim budżecie obywatelskim, a tutaj w Leśnicy to zdecydowanie sukces. Tak, zdecydowanie udało nam się osiągnąć sukces w tegorocznym wrocławskim budżecie obywatelskim. Rada Osiedla podjęła się koordynacji liderów projektów na osiedlu. Udało się to nam na tyle doskonale, że pierwszy raz od kilku lat wygraliśmy i projekt ponadosiedlowy, i projekt osiedlowy. Gratulujemy. Rewelacja. No ale oprócz WBO na pewno na Leśnicy są jeszcze inne sukcesy, bo Rada Osiedla od lat działa prężnie, więc coś zapewne udało się uszczknąć. Uszczknąć? Trudno powiedzieć. Znaczy, Rada Osiedla Leśnica ma dość specyficzną sytuację, problemy i sukcesy. Nie jest źle. Znaczy, na pewno możemy pochwalić się fajnymi, udanymi wydarzeniami, które mają bardzo pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców. Niewątpliwie jest to festyn osiedlowy, ale to jest wydarzenie sprzed wakacji. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy wyjazdowe teatrzyki dla dzieci, co okazało się naprawdę dużą atrakcją, że ta kultura przyjechała do nas, a nie my z peryferii musieliśmy jechać do centrum, żeby poznać tą kulturę. Mamy świetnie działający klub seniora. W tej chwili zgromadził około 100 osób. Szykuje plany na kolejny rok. Nie tylko spotkania dla seniorów, ale również bardziej aktywnie, czyli warsztaty, szkolenia, ale też całkiem sporo wycieczek. A przykładowo, jak u Państwa przebiega na osiedlu realizacja choćby funduszu osiedlowego, bo jest to taki to w ramach nowy sukcesów, instrument. Pytanie. Na niektórych osiedlach są już sukcesy, na niektórych sukcesy raczkujące, a jak to wygląda u Państwa? Jako Rada Osiedla złożyliśmy już teraz projekty w zakreślonym tym pierwotnym terminie do końca września do Funduszu Osiedlowego 2022-2023. To zrobiliśmy. Natomiast Fundusz Osiedlowy 2020-2021 jest w dalszym ciągu w realizacji. Mamy zrealizowany tylko jeden projekt, które zostały zgłoszone i był to etap placu zabaw, który już był częściowo wykonany w ramach WBO. Wszystkie pozostałe projekty tak naprawdę mamy w realizacji. Przy czym jest to upływ 2-3 lat, kiedy potrzebowaliśmy na to, żeby dostać w tym roku w ogóle projekty, które dopiero wchodzą w realizację. Co powoduje, że koszt jednego projektu wzrasta nam 2-3-krotnie. W tej chwili nie mamy możliwości zrealizowania wszystkich projektów, które weszły nam do funduszu. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że fundusz jednak będzie zapewniony. Fundusz osiedlowy na Radę Osiedla Leśnica to jest 1,5 miliona. Przy czym to nie jest wcale znaczna kwota, biorąc pod uwagę, że w skład osiedla Leśnica tak naprawdę wchodzi 9 małych osiedli, z czego 4 większe. Nie możemy przeznaczyć kwoty tylko na jeden projekt, na jednym mniejszym osiedlu, ponieważ będzie to odebrane z bardzo negatywnym nastawieniem od mieszkańców z innych mniejszych osiedli. Wobec czego my zawsze tą kwotę funduszu osiedlowego musimy podzielić na kilka mniejszych projektów. Co oznacza, że nigdy nie będziemy mieli fajnego, dużego projektu, tylko możemy realizować mniejsze. Dokładnie, żeby te środki się znalazły, no to będziemy tutaj trzymać kciuki mocno i też kibicować. Może jeszcze pojawimy się tutaj na rozmowie i będziemy świętować sukcesy, ale też przygotowując się z Maćkiem dzisiaj do odwiedzin u Was, zobaczyliśmy, że tych problemów na osiedlu jest sporo. No i pytanie, jakie te problemy są? Co jest najbardziej dotkliwe według Ciebie dla mieszkańców? Osiedle Leśnica jest niedoinwestowanym osiedlem. To znaczy infrastrukturalnie niestety jesteśmy daleko, daleko za miastem. Tylko taki przykład najgorzej na to wskazujący tak naprawdę, to jest to, że mamy XXI wiek, a na osiedlu Leśnica wiele mieszkańców nie ma jeszcze kanalizacji.
Znaczy walczymy z miastem, wnioskujemy cały czas o to, żeby ta kanalizacja została zrobiona. Słotniki zostały skanalizowane, o mniejszych osiedlach na okolicy Leśnicy zapomniano. Ciągle jest przedłużanie projektowania kanalizacji, jak również realizacji. Co chwilę słyszymy o kolejnym przesunięciu terminu i nadal nie ma tej kanalizacji. Jak to wygląda na tych nowych osiedlach, które są budowane w ramach... Nowe osiedla są automatycznie podpinane pod kanalizację, budowana jest kanalizacja, natomiast nie liczą się mieszkańcy, którzy tu mieszkają od lat. To jest sprawa taka, gdzie... Dość przykra, prawda? Jest tłumaczenie niską gęstością zaludnienia, że jest za mało mieszkańców, że powinni być zameldowani, że skoro już mieszkają, funkcjonują, jakby nie jest budowane nowe osiedle, jakby miasto nie widzi celowości w podłączeniu kanalizacji. Jednocześnie pamiętajmy, że to tutaj mamy do czynienia z największym liczebnie osiedlem we Wrocławiu. Z największych, ale też ja bym wrócił tutaj, bo być może... Nie, no czekaj, to zależy jak się patrzy, bo to jest jednak największe liczebnie. Okej. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, jesteśmy największym osiedlem. Dziękuję. Dziękuję, Sławku. Jeżeli również uwzględnimy mieszkańców niezameldowanych, na pewno jesteśmy największym osiedlem. I teraz tutaj jest właśnie kwestia... Dopytanie się, bo jak też rozmawiamy z innymi osiedlami, to jest kwestia funduszu osiedlowego. Wrócę do tego tematu, bo uważam, że jest to fajne narzędzie, gdzie na przykład gdyby było na niego przeznaczone większe środki, to może na przykład tą kanalizację udałoby się częściowo choćby na osiedlu zrobić. To na pewno. A w tej edycji funduszu osiedlowego wpłynęło do nas około 40 propozycji działań, które moglibyśmy wykonać w funduszu osiedlowego. Z czego co najmniej połowa to były działania wysokokosztowe, przekraczające budżet funduszu osiedlowego przeznaczonego na nasze osiedle. Tytułem przykładu, remont ulicy Dolnobrzeskiej, po której jest strach jechać. Kanalizacja, nawet to znaczy koszt wykonania kanalizacji będzie znacznie wyższy niż fundusz osiedlowy. Tak, ten fundusz osiedlowy jest dobrym narzędziem, ale powinien być zdecydowanie w wyższej kwocie. Zwrócić należy też uwagę, że fundusz osiedlowy tej edycji jest tej samej wysokości jak poprzedniej edycji. To po upływie 2-3 lat przy inflacji, przy wzroście kosztów, w tej chwili z tego funduszu naprawdę jesteśmy w stanie niewiele wykonać. A zwłaszcza, że tych osiedli mniejszych tworzące duże osiedle Leśnica jest sporo i każdy z nich ma swoje też potrzeby i też może takie pytanie, bo skoro jesteśmy na tym największym osiedlu, jak sobie radzicie jako samorząd osiedlowy z funkcjonowaniem na tak dużej przestrzeni i jakby też z tyloma różnymi problemami, bo też różnice pomiędzy mniejszymi osiedlami w ramach dużego osiedla Leśnica są różne, tak? Jako Rada Osiedla musimy reprezentować wszystkich mieszkańców. Nie możemy rozróżniać interesów, czyli każde nasze małe osiedle ma takie same znaczenie. Nie może tak być, że skoro jestem radną z okręgu leśnickiego, te interesy Leśnicy dla mnie są tylko najważniejsze, na inne nie zwracam uwagi. My jako Rada Osiedla musimy wspierać interesy wszystkich naszych małych osiedli. Jest to bardzo trudne, albowiem już nawet nie te 9 małych osiedli, ale te 4 największe tak naprawdę mają wszystkie całkowicie rozbieżne interesy. Są Nowe Żerniki, Stabłowice, które są już typowo młodymi osiedlami, rozwijającymi się, nastawionymi na młodego człowieka, młode rodziny. Mamy Leśnice, gdzie mamy przewagę seniorów, potrzebujemy wykonania chodników, bo my nawet nie mamy porządnie zrobionych chodników. No i mamy Złotniki, które zaczynają borykać się z rozbudową części przemysłowej na granicy Złotnik i Jerzmanowa. Tak, czyli to jest całkowicie, każdy to nasze osiedle ma inny interes w tym wszystkim. Jako Rada Osiedla, jako Zarząd Osiedla, próbujemy to wszystko jakoś godzić i szukać rozwiązań dla wszystkich. Czyli jest to, krótko mówiąc, gigantyczna praca, praktycznie pewnie codziennie wykonywana. Nie da się ograniczyć do jednego dnia w tygodniu. Tak? To niestety nieodebranie maili przez jeden dzień to jest kilkanaście maili. Znaczy ja po miesiącu mam skrzynkę znów zapełnioną w 100% i muszę usuwać stare maile. Po miesiącu.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rada uchwaliła, pomimo waszych protestów, pomimo protestów Rady Osiedla, jednak połączenie ośrodka postaw twórczych z Centrum Kultury Zamek, który jest jednak sercem, myślę, że dla wielu wrocławian, sercem Leśnicy. Co dalej? Co po połączeniu? To znaczy od samego początku Rada Osiedla zgłaszała zastrzeżenia i chcieliśmy znaleźć podstawy połączenia zamku z ośrodkiem postaw twórczych, który jest położony na drugim końcu Wrocławia tak naprawdę. Fakt, decyzja ta zapadła. Na sesji nadzwyczajnej 17 września podjęliśmy uchwałę z wnioskiem o to, żeby została zachowana nazwa zamku, czyli sugerujemy, żeby instytucja połączona miała nazwę OPT Zamek, Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, ponieważ istota zamku i jako instytucji, i jako organizatora wydarzeń we Wrocławiu jest trwale zapisana już w mieszkańcach Wrocławia, że to jest zamek. W tym momencie zabieranie chociażby nawet tej nazwy stanowi duży taki kryzys, nie wiem, to znaczy jest bardzo źle odebrane. I jednak wnioskujemy, że przynajmniej to w nazwie zostało zachowane. W uchwale tej również wnioskowaliśmy, aby administracja znajdowała się w zamku, jak również o zabezpieczenie w budżecie środków na remont, których wymaga zamek. Już od wielu lat zresztą. Tak, zamek jest niewykorzystywany w znacznej części z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie za gościnę. Powodzenia w pracy na rzecz osiedla. Dziękuję. Dzięki. A my będziemy się już żegnać i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Halo, tu osiedla. Jeśli macie jakiekolwiek sprawy osiedlowe, na które chcielibyście, abyśmy zwrócili większą uwagę, to w tej chwili tutaj na dole, tutaj wyświetla się nasz adres mailowy, na który serdecznie prosimy, wysyłajcie maile i wskazówki, na co powinniśmy zwrócić większą uwagę, o kim jeszcze wspomnieć. Także liczą się zapowiedzi przyszłych wydarzeń na waszych osiedlach. Do zobaczenia.